Cześć, nazywam się Juliusz Fam i omówię zadanie Gra w czekoladę. W zadaniu Gra w czekoladę otrzymywaliśmy te przypadków do 100. W każdym przypadku należało rozwiązać to samo zadanie. Zadanie jest takie, że otrzymujemy N czekolad i jest gra między dwoma graczami. Gracze mogą przełamać tabliczkę czekolady wzdłuż jakiejś linii, a następnie pozostawić większy kawałek w grze. Oczywiście, jeżeli kawałki są równe, to zostawiamy dowolny z nich. Na początek pierwsza obserwacja. Wymiary z tych czekolad są niezależne, czyli przełamywanie pionowo i poziomo jest zupełnie niezależne. Możemy ten przypadek czekolady 5x5 i 4x4 rozpatrzyć jako dwa stosy 5x1, w sensie o rozmiarze 5, 5, 4 i 4. Co dalej? Narysujmy sobie, w jaki sposób to może działać. Z dwójki możemy dojść do jedynki, z trójki tylko do dwójki, z czwórki do trójki i do dwójki. I tak dalej. No, powstaje nam taki dziwny graf. Co tutaj będziemy mogli zrobić? No, to wydaje się dosyć skomplikowane. Okazuje się, iż sprawę nam ułatwia twierdzenie Szprecha Grandiego. To się pisze tak. Twierdzenie Szprecha Grandiego mówi, że jak mamy nim liczby, które odpowiadają odpowiednim stanom w tych grach, a gry są niezależne i oczywiście mamy dwóch graczy, a przegrywa ten, który ruchu wykonać nie może, to wtedy nim liczbą dla całej gry jest ksor odpowiednich nim liczb dla tych gier niezależnych. W jaki sposób liczymy nim liczby, czy nimbery inaczej? Dla stanu, w którym nie można wykonać żadnego ruchu, czyli w tym wypadku 1, to będzie 0. Dla stanu, w którym można wykonać jakiś ruch, to będzie najmniejsza liczba, do której nie można dojść z tego stanu. Czyli tutaj nie można dojść do 0, ale można do jedynki. W sensie można do 0, ale nie można do jedynki już. Zatem tu jest 1. Tutaj nie można do zera dojść, tutaj będziemy mieli 2 i tak dalej. Tutaj 1. Co teraz możemy zauważyć? 0 będzie w jedynce, a kiedy się następnie pojawi? No, następne miejsce pojawienia się zera to będzie 2 razy poprzednie miejsce, dodać 1. Dlaczego? Bo to będzie pierwsze miejsce, z którego nie można dojść do zera. Czyli 0 będzie miało 1, 3, następnie 7, 15 i tak dalej. Gdzie się pojawi jedynka? Się pojawi w dwójce, następnie w piątce, w jedenastce, 23 i tak dalej. Dwójka się pojawi w pierwszej liczbie, która się nie pojawiła we wcześniejszych, czyli w czwórce. Następnie się pojawi w dziewiątce, w dziewiętnastce i tak dalej. Rozpiszę jeszcze trójkę. Co tutaj widzimy? Zauważmy, że każda liczba się pojawi po raz pierwszy w liczbie parzystej, która jest od niej 2 razy większa. No, niby wyłamuje się to do 0, ale możemy
dopisać przed jedynką, że się 0 pojawia w zerze i otrzymujemy, że zasada działa nasza. Co dalej? Przejście z liczby do następnej jest jednoznaczne. Wszystkie liczby, które się dalej pojawiają, będą nieparzyste, ponieważ to jest 2 razy liczba dodać 1. No, żadna liczba się nie pojawi w dwóch miejscach. Dlaczego? Ponieważ to przejście jest wzajemnie jednoznaczne i wiemy i możemy ze wzoru uzyskać, co otrzymamy, gdy się cofniemy. Dokładniej to będzie liczba odjąć 1 podzielona przez 2. Zatem w ten sposób jednoznacznie określiliśmy, gdzie się pojawią kolejne liczby. Co z tym możemy zrobić? Rozpatrzmy, jak to wygląda w zapisie binarnym, na przykład dla liczby 23. Liczba 23 to jest 16 dodać 7. Zapis binarny ma taki. Zauważmy, iż operacja pomnożenia przez 2 i dodania jedynki dodaje jedynkę po prostu na końcu. Zatem, żeby znaleźć, kiedy się liczba pojawiła po raz pierwszy, musimy usunąć, czyli skreślić wszystkie jedynki z końca zapisu binarnego i otrzymamy, że się pierwszy raz pojawiła tutaj. Liczba 1 się pojawiła w dwójce. Po skreśleniu 0 otrzymujemy wartość nimbera dla odpowiedniej liczby. Następnie, wiemy już, jak liczyć nimbery, liczymy nimber dla każdego wymiaru, a następnie, korzystając z twierdzenia, ksorujemy wszystko i to, co nam wyjdzie. Jeżeli jest 0, to sytuacja początkowa jest przegrywająca, zaś jeżeli jest dowolna inna liczba, to wtedy sytuacja jest wygrywająca. To wszystko, jeżeli chodzi o to zadanie. Dziękuję.